to jestem Dawid Kąsiorek, pochodzę tu ze Wschowy. To, co mnie ostatnio najbardziej fascynuje, to właśnie robienie filmów analogowych, eksperymentalnych, powiedzmy. Przy czym te filmy są może nie dosłowną partyturą, co taką impresją tej muzyki, którą gram, lub też odwrotnie, że gram muzykę i do tego dopasowuję film, albo robię film i dopasowuję muzykę. I chyba to mnie ostatnio najbardziej ciekawi. Pewnie to jest wynikiem takich, może takiego diggingu, poszukiwań, jakichś rzeczy, które gdzieś mnie interesują i ciekawią. I ja prowadzę też taki przedmiot, który się nazywa Nowe Media, który opowiada o takiej sztuce współczesnej, interdyscyplinarnej, czyli właśnie łączenia gatunków. No i ogólnie chyba wizualnie też mi się bardzo podoba. Ogólnie lubię animacje czy eksperyment na filmy, więc ciężko tak powiedzieć skąd. Może troszkę ze szkół, może trochę od przyjaciół, którzy się podobnymi rzeczami zajmują i zainspirowali mnie do czegoś takiego. Nie mam tak, że jest jeden instrument, w którym wiesz, pochłonę. Kiedyś grałem bardzo dużo na gitarze, w zespołach, głównie rocka, ale jakby co mnie interesuje, to chyba takie brzmienie. O, po części też takie brzmienie bardzo podobne do struktury filmu czy też animacji. To mnie bardzo interesuje. Takie eksplorowanie obrazu w takim, może nie banalnym, to jest złe słowo, ale w jakimś takim ciekawym wątku, często też jego ubogości. Nie? Że na przykład kropka, która miga gdzieś na obrazie, mi się czasami super bardziej podoba niż jakaś totalna animacja w 3D, wiesz, czy Shrek. Nie do końca minimalizm, bardziej forma, która gdzieś tam istnieje. I to też tak z instrumentami. Chyba używam tego, co w danym momencie mi pasuje do czegoś. Pokazuję to, co mnie kręci. I to jest najciekawsze dla mnie. Pokazywać to, co gdzieś mnie interesuje i może kogoś to też zainteresuje.